Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek grze Farming Simulator, tym razem 19 na mapie PW Conti. Jestem tutaj na polu numer 33 przy Terragatorze. Ostatni odcinek właśnie skończyliśmy tutaj z rozsiewaniem nawozu i oczywiście ruszamy na pole numer 17 i tam oczywiście rozpoczniemy nawożenie. Myślę, że na początku chciałbym tutaj pozdrowić Anjinx oraz Chrobry 2000. Bardzo panowie dziękuję za to, że mnie odwiedzacie, za wszystkie dobre słowa, za lajki, komentarze. Wielkie, wielkie dzięki od pana Shadower. I oczywiście również wam chciałbym podziękować za to, że jesteście, za wasze łapki w górę, za wasze komentarze. Naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję. Oczywiście tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na subskrypcję kanału, zapraszam oczywiście do uczynienia tego. Zapraszam do klikania łapy w górę. Zapraszam na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i na mapę PW Conti na Farmingu 19. Pamiętajcie, że start odcinków godzina 16:30. Codziennie jest nowy odcinek. Oczywiście odcinki puszczane są naprzemiennie. I nie zapomnijcie oczywiście ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało oczywiście dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które oczywiście serdecznie wam bardzo, bardzo dziękuję. I nie zapomnijcie też o linku, który jest pod każdym filmikiem na YouTubie, który przekieruje was oczywiście na link, w którym można wesprzeć osobę w dowolnym sposobie przez was akceptowalnym. Oczywiście w tym tygodniu wspieramy Laurę. Zapraszam oczywiście do udzielenia pomocy i bardzo dziękuję w swoim imieniu, jak i w imieniu Laury. Bardzo, bardzo wam za to wszystko serdecznie dziękuję. Dobrze, mamy tutaj oczywiście na polu numer 17 realizację nawożenia, więc ja oczywiście nie będę przedłużał. O właśnie, jak zwykle trafiłem nie na właściwe pole, bo to jest pole numer 13, 17, przepraszam, najmocniej jest obok. No, czasem oczywiście tak bywa. A możemy oczywiście ruszać. Mamy niewiele kontraktów, więc też nie będę zbytnio tutaj przedłużał. Niech sobie tutaj Terragator spokojnie sobie radzi. Jest to oczywiście kolejna mapa, mapa bardziej nie farmingowa, tylko bardziej tak naprawdę pełniąca formy menedżera pracy rolniczej. Oczywiście jestem tutaj w Caterpillarze. Tutaj ostatnio zbierałem trawę, więc wypadałoby pojechać w stronę, o, podniosę oczywiście literka V, oczywiście podniosę tutaj federek. Wypadałoby tą trawę zawieźć tutaj do biogazowni, no bardziej do silosu, który stoi koło biogazowni, silos, który produkuje kiszonkę. Zaraz oczywiście sprawdzę, jak tam stoimy, jeżeli chodzi o kwestię trawy i kiszonki w samej biogazowni. Przypominam, że ona mieści 200 tysięcy, więc systematycznie, regularnie trzeba to uzupełniać, ponieważ no, jeżeli chce mieć się w miarę dobre dochody z biogazowni, to trzeba tą kiszonkę tej biogazowni mieć. Niestety całość starcza mniej więcej na 3 godziny, no to jest oczywiście ból, więc co jakiś czas oczywiście warto wpadać i oczywiście sprawdzać, jak wygląda sytuacja. Oczywiście po prawej stronie widzicie plac budowy, to są dwa budynki produkujące cement, gips, czy przepraszam, bardziej cement, tutaj wszystkie wyroby pochodzenia właśnie, jakby to wam powiedzieć, bloki cementowe, wszystkie tego rodzaju produkty są właśnie w tym budynku produkowane, zanim oczywiście wyprodukuję te surowce.
muszę mieć budynek. Budynek trzeba niestety zbudować. No i tak to ze wszystkim na tej mapie wygląda. Taki oto właśnie jest trochę, powiem Wam szczerze, coś w rodzaju menedżera, ale połączone oczywiście tutaj z pewną funkcją gry farmingowej, no bo mamy też pola, też je nawozimy, też je kultywujemy, też je opryskujemy. Pól jest oczywiście cała masa. Dzisiaj oprócz oczywiście sprawdzenia tej biogazowni, tak sobie pomyślałem, że zajmiemy się też kaczkami. To jest oczywiście kolejne zwierzę, które chciałbym tutaj na farmie wprowadzić, a więc są to kaczki. Oczywiście tutaj postawiłem zagrody kaczek w pobliżu tak naprawdę owczarni, dlatego że tam stoi zakład, który oczywiście też trzeba wybudować, w którym produkuje się tkaniny, więc żeby też za bardzo i za daleko nie jeździć po tej mapie, to tam postawiłem oczywiście zagrody dla kaczek. Jak tylko tutaj posprawdzam tą biogazownię, oczywiście przeniesiemy się na wschodnią część mapy i tam oczywiście zaczniemy, jakby to powiedzieć, sprowadzanie zwierząt. Oczywiście nie będę jeździł tutaj do tak naprawdę do handlarza zwierzętami, tylko po prostu kupię bezpośrednio te kaczki. Oczywiście chciałbym oczywiście to pokazać, jak to mniej więcej wygląda na PW Conti. Dobrze. Uzupełniamy tutaj silos. O, jest tylko 150 tysięcy było. Powiem Wam, że jakoś mi się w końcu poprawiło. Jest tak, jak powinno być, jeżeli chodzi o kwestie grafiki tutaj na farmingu. I wszystko ładnie się tutaj układa, więc wydaje mi się, że chyba jeszcze, chociaż jest to duże prawdopodobieństwo, że będę musiał uzupełnić biogazownię. Na pewno na tym, na PW Conti są dwie biogazownie, więc zostanie jeszcze na wschodniej części mapy biogazownia do sprawdzenia. Ale to wydaje mi się, że jak jedną sprawdzę i okaże się, że trzeba będzie tutaj już tą trawę i kiszonkę uzupełniać, to myślę, że w kolejne będzie sytuacja podobna. Dobrze. Oj, odłączyłem niepotrzebnie tutaj header z przodu. Oczywiście chowam rurę, dlatego żeby, nie daj Boże, okazało się, że nastąpi jakiś problem i trawa zacznie znajdować się tutaj w przyczepce. No, powiem Wam, że mamy 67 tysięcy. Wiecie co, nie będę oczywiście tutaj zbytnio ryzykował, bo to też nie ma sensu. Tylko po prostu podjedziemy i zaczniemy oczywiście tutaj uzupełniać kiszonkę. Ja myślę, że nie będę podjeżdżał do tego silosu, niech on sobie tam produkuje. Też nie chcę, nie mam zbytnio dużo czasu, bo odcinek trwa pół godziny. Nie chcę też marnować tutaj czasu na uzupełnianie kiszonki. Zrobimy tylko uzupełnienie kiszonki w obydwóch biogazowniach, a później szybko tutaj śmignę do moich kaczek. No przede wszystkim musimy tam uzupełnić wodę w kaczkach. Wodę i pożywienie. Oczywiście jak zwykle pożywienie jest złożone. Dobra. To oczywiście śmigamy sobie tutaj na wschodnią biogazownię. Zaraz zobaczymy, jak wygląda tutaj sytuacja. No tutaj wygląda troszkę lepiej, ale i tak wydaje mi się, że nie starczyłoby tutaj tak naprawdę tej kiszonki. Też nie będę uzupełniał tutaj trawy. Na tej części mapy mamy całą trawę tak naprawdę ze wszystkich tutaj pól uzbieraną, zebraną, przepraszam. Więc nie mamy tutaj trawy. Ewentualnie trawę mógłbym jeszcze tutaj zgarnąć, bo oczywiście jest możliwy przejazd. Wsiądę sobie tutaj i jak widzicie, zbiornik wody się wypełnia. I to dość konkretnie. Oczywiście myślę, że dość długo będzie padało. I teraz jest kwestia tego typu, czy chcemy wodę mieć jeszcze w kolejnych innych zbiornikach, czy tylko w tych. Jak widzicie, u góry dalej zbiera się muł i on będzie się zbierał tak długo, jak długo będzie w zbiorniku woda. Więc może, żeby nie zatonął mi ten ciągnik,
to ja go oczywiście przestawię. Przestawię, bo nie chciałbym mieć później kłopotu, że będę musiał gdzieś z wody go wyciągać. Nie mam to oczywiście cysterny, więc pewnie będę musiał się szybko tutaj do tej cysterny, tutaj ściągnąć. A przy okazji może tutaj pouzupełniam też wodę. Mam tutaj Kenworda i oczywiście skasuję tutaj kurs, ponieważ oczywiście wciągniemy nowy kurs i rozpoczynamy oczywiście jazdę w stronę tutaj. W sumie powiem wam, że nawet niepotrzebnie, bo tutaj widzę, beczka jest podstawiona. Chwilkę oczywiście tutaj zostaniemy z Caterpillarem. Myślę, że on za chwilkę podjedzie tutaj do tego wielkiego zbiornika i zaczniemy z tego zbiornika pozyskiwać wodę, tak żeby oczywiście nie był on maksymalnie wypełniony. Zapowiada się tutaj deszcz do godziny, myślę, już zaraz zobaczę, Alt-S, tutaj się tak menu, no jak widzicie, do godziny 21. Tutaj season i cała prognoza pogody związana z seasonem jest niestety pod innym tutaj w farmingu 19 kodem niż w farmingu 22, no ale mamy informację, że 21 powinien skończyć się deszcz. Myślę, że około 20 zazwyczaj deszcz się tutaj kończy i dopiero kolejny deszcz mniej więcej zapowiadany jest na środę. Dobrze, na środę, więc no troszkę wody przyda się. Myślę, że wykorzystam tą wodę tutaj do kaczek. Pouzupełniam na pewno wodę w owczarniach. Myślę, że też śmignę tutaj do stadniny koni. Tam też tą wodę uzupełnię. Powolutku oczywiście się tutaj zbliżamy. Myślę, że tutaj nigdzie mi ten Kenwardzik nie utknie w tym tunelu. Jak widzicie, jedyny możliwy kontakt, połączenie drogowe, to jest właśnie przez ten tunel. No, póki nie zbuduję tutaj fabryki produkującej tutaj wyroby z cementu, to nie będę mógł tutaj tych dróg ukończyć. No, też bym potrzebował jeszcze fabryk do wyrobu stali, a więc no, to też będzie potrzebne. Więc to, są to tak naprawdę dwie najważniejsze produkcje na tej mapie, a więc cementownia i mógłbym tak powiedzieć walcownia czy stalownia. To są rzeczy, które no, są początkiem wszystkiego tak naprawdę. Początkiem budowy przepraw drogowych, mostów, też początkiem budowy pozostałych budynków produkcyjnych, bo no niestety to, że je kupimy, bo najpierw musimy oczywiście kupić ten teren, to musimy tak naprawdę jeszcze tutaj je zbudować, więc też potrzebujemy odpowiednich surowców. Oczywiście te surowce trzeba też zmagazynować, przywieźć, uzupełnić i jakby to powiedzieć, możemy oczywiście zatrzymać, bo jesteśmy tutaj już przy tym jeziorku. Dobrze, oczywiście podjeżdżam i zacznę tutaj oczywiście wypompowywać z tego jeziora wodę. No myślę, że trochę czasu tutaj myślę, że Kenwardzik spędzi. Mam dość dużą pojemność beczkę, więc myślę, że nie będzie tutaj problemu. I wsiadam sobie oczywiście tutaj do Maseja. Wyładowałem tutaj kiszonkę. Podjadę jeszcze tylko do warsztatu, bo chciałbym zmienić tutaj opony. Zmienię opony i będziemy mogli oczywiście podjechać tutaj do naszych kaczek. Zmienię opony. Jak widzicie, pogoda się troszeczkę zepsuła, no ale wiosną zawsze są potrzebne, jest deszcz. Literka V, troszkę zwolnimy. Dobrze. O, wstecz. Potrzebuję tylko zmienić tutaj w ciągniku opony, a mi ciągle się nie pokazuje.
No dobra, jadę dalej. Może teraz będzie ok. No powiem wam szczerze, że jak nie, to no dobra. Skoro tak, odłączymy przyczepkę. Może teraz łaskawie warsztat przyjmie mi ciągnik i będziemy oczywiście mogli ten ciągnik edytować. Ustawiamy i zrobimy oczywiście szerokie opony z obciążnikami. Ustaw tak. Jeszcze tylko naprawię oczywiście, żeby nie było. Możemy oczywiście ruszać z powrotem. Podczepię tą przyczepkę, bo ona mi oczywiście będzie potrzebna. I ruszamy do zagród z kaczkami. Nie robiłem oczywiście tych zagród na odcinku, ponieważ odcinki są dość krótkie. A nie chciałem, jakby to powiedzieć, zajmować się rzeczami, które, no, moim zdaniem, chciałbym, żeby one się nie pojawiały w ten sposób. Jak widzicie, w farmingu 19 luserka mi działają bez większego zarzutu. Nie wiem, jaki jest problem z farmingiem 22, ale no tutaj są malutkie tutaj problemiki, jeżeli chodzi o kwestie właśnie lusterek. Oczywiście jeszcze raz chciałbym pozdrowić Anjinx oraz Chrobry 2000. Bardzo dziękuję panowie, że odwiedzacie mój kanał. Za wszystkie dobre słowa, za lajki, za komentarze. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Również wam chciałbym podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiliście, dla rozwoju tego kanału. Wielkie dzięki od pana Shadower. I zapraszam wszystkich tych, co jeszcze się nie zdecydowali do subskrypcji kanału, do zrobienia tego. Zapraszam na wszystkie moje filmy na Farmingu 22, jak i na mapę PW Conti na Farmingu 19. Pamiętajcie, start odcinków godzina 16:30. Codziennie jest oczywiście puszczany nowy odcinek. Odcinki oczywiście puszczane są naprzemiennie. I nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które oczywiście serdecznie wam bardzo, bardzo dziękuję. I zapraszam do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki i nie zapomnijcie też o laurze. Pamiętajcie, że pod każdym filmikiem jest link, który przekieruje was na stronę, gdzie można pomoc tym razem laurze udzielić, za którą oczywiście bardzo wam bardzo dziękuję. W imieniu swoim, jak i Laury, wielkie, wielkie dzięki. Jak widzicie, postawiłem tutaj trzy zagrody, jeżeli chodzi o kwestie kaczek. Takie o 500 sztukowe, bo akurat te dwie zagrody, które są po prawej stronie, są to 500. Ta większa tutaj zagroda to zagroda 2000 sztuk mieści. Tak dokładnie tyle mieści tutaj ta zagroda z kaczkami. Jak widzicie, to tak mniej więcej tutaj wygląda. Ja oczywiście, tak jak wspominałem, nie będę tutaj śmigał, kupował, przewoził, bo jednak powiem szczerze, no, zajęłoby nam to naprawdę sporo czasu. A nie ukrywam, że szkoda nam trochę czasu na to, żeby tutaj bawić się w te rzeczy, tym bardziej, że kury raczej się kupuje normalnie z poziomu tutaj właśnie zagrody. I o, wchodzimy sobie tutaj do menu kaczek. Jak widzicie, mamy trzy rodzaje kaczek. Ja oczywiście kupię tutaj po, ja wiem, 350 sztuk i zaczynamy oczywiście przenosić. To trochę będzie klikania, bo niestety no tak to wygląda. Oczywiście całej tutaj zagrody kaczkami nie wypełnię, bo nie potrzebuję takiej oczywiście od razu astronomicznej ilości, ale zależy mi na tym, żeby te parę kaczek tutaj latało. Mniej więcej połowa, bo tak naprawdę tyle wystarczy. Jednak powiem wam szczerze, że gdy te kaczki zaczną się rozmnażać,
No, to tutaj będzie sporo, sporo zabawy. Jeszcze tylko zastanawiam się, 350 wystarczy. Akurat będzie tam około 1050, więc no tak to niestety wygląda. Trzeba to wszystko sobie tak ładnie poprzyklikiwać. Jak sami widzicie, nie ma żadnej opłaty. Mamy tutaj oczywiście w miarę tanie te oczywiście kaczuszki, bo po 11 zł. Więc to oczywiście od Was zależy. Ile tego tak naprawdę chcecie? No, to jest tylko wasza jakaś tam decyzja, czy chcecie ich mieć więcej, czy mniej. Ja po prostu zawsze wypełniam mniej więcej wszystkie moje zagrody do połowy, żeby mieć możliwość nie stawiania kolejnej, przerzucania tego, kombinowania, bo to też, powiem wam szczerze, trochę czasu zajmuje. Dobrze, potwierdzam. Jak widzicie, kaczki białe już zaczynają latać. Oczywiście śmigamy tutaj po następne 350 i robimy oczywiście następne. Jakieś tam widzę ciemne. Więc dobijamy do kwoty 700 sztuk i będziemy wiedzieć, że wtedy jest połowę. No, cieszy mnie jedna rzecz, że po prostu no nie są one zbyt drogie, nie? I tak naprawdę powiem wam tak, mamy przede wszystkim stąd pióra. Ja nigdy jeszcze nie widziałem jajek tutaj, zawsze były pióra, więc tylko piórami tutaj operuję. Jakoś powiem wam szczerze, że nie wiem, kiedy one jajka znoszą, ale nie wiem, no podobno jajka też stąd są, ale ja powiem wam szczerze, jak gram tą mapę, to ja jeszcze żadnych jajek tutaj nie widziałem. Przepraszam, ale po prostu nie widziałem i nie umiem wam powiedzieć, czy one są, czy ich nie ma. Pióra są, więc pióra są oczywiście tutaj wykorzystywane w tkalni, a razem tutaj z wełną, również bawełną i hemp. Tak, dokładnie. Hemp też jest tutaj wykorzystywany do produkcji worków, więc to też będzie nam potrzebne. Tak naprawdę trochę później, bo w zakładzie produkującym cement można cement produkować nie tylko w takich papierowych workach, ale też bawełnianych takich worach wielkich. Dochodzimy do 700. Potwierdzamy. No i teraz jeszcze kupujemy ostatnią tutaj partię i dojdziemy do 1050 sztuk. Pewnie zastanawiacie się, co takie kaczki jedzą. No bo myślę, że podobne rzeczy co kury, ale to też jest troszeczkę złożona rzecz. To nie tylko, że musimy dostarczyć jeden rodzaj ziarna. Wydaje mi się, że jak dobrze pamiętam, tam jeszcze chyba ze trzy rodzaje ziaren trzeba dostarczyć do tych kaczek, żeby one oczywiście miały 100% wydajność. Myślę, że uzupełnię tutaj. A może oczywiście zrobimy jeszcze jedną, tą mniejszą. Tam 250 sztuk, więc myślę, że tam będzie około 100 kaczek. Wydaje mi się, że więcej nie będzie trzeba. To akurat będzie połowa. Mniej więcej. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Ale zaraz dojdziemy tutaj do tysiączka. Bo tu, aha, tu powinno być 1050, jak dobrze pamiętam. I będziemy mieli oczywiście tutaj komplet, jeżeli chodzi o kwestię kaczek. No, jak widzicie, naprawdę to dużo nie kosztuje. Oczywiście 260 tysięcy mniej więcej kosztuje tutaj zagroda. Potwierdzamy. Mamy kaczki. Oczywiście śmigam tutaj. Zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Tak mniej więcej wyglądają tutaj kaczuszki. Ja oczywiście robię R, oczywiście uzupełniam wodę i jak widzicie, kaczki również sobie tutaj pływają, bo jest taki malutki stawik i kaczuszki sobie o chodzą i broją. O tak. Dobrze. Jeszcze tutaj podejdę sobie tutaj do tych mniejszych zagród dla kaczek. I oczywiście tutaj po 100 sztuk każdej. Oczywiście uzupełnię. Zaraz zobaczymy, który tutaj był. Wydaje mi się, że to będzie któryś z tych tutaj. O, dokładnie tak. I przenosimy.
I oczywiście tutaj po 100 sztuk. No, powinno być trochę mniej, ale po 100 sztuk wystarczy. Wydaje mi się, że nie potrzeba tutaj takiej dużej ilości kaczek. Jest jeszcze oczywiście trzecia zagroda, ja jej jeszcze nie postawiłem, ale myślę, że zajmiemy się tutaj tą zagrodą w następnym odcinku. Tylko ja nie wiem do końca, nie jestem tak do końca przekonany, czy potrzebujemy tutaj takiej ilości kaczek. No powiem wam szczerze, że no, będziemy mieli tutaj z dobre już tak naprawdę 2000, tutaj po 500, 3000 sztuk kaczek. To jest naprawdę dość sporo, a nie chciałbym, żeby gdzieś ta produkcja była zbyt duża. Więc ewentualnie zostawiam sobie tą trzecią zagrodę, jakby okazało się, że wydajność jest zbyt mała, na troszkę później. Potwierdzam. I oczywiście tutaj przenosimy ostatnią partię. O, mniej więcej zostanie tutaj 200 sztuk wolnego miejsca i wydaje mi się, że wystarcza. Już kaczki, jak widzicie, po zagrodzie latają. Dobrze, już tu się powolutku zbliżamy. 300, potwierdzamy. I jak widzicie, kaczki są, latają sobie i co? Literka R, jak widzicie, również i tu mamy mały zbiorniczek na wodę, żeby kaczki sobie mogły trochę pochlupać się, nie wiem, czy ja to dobrze gramatycznie powiedziałem, ale spędzić wolny czas, relaksując się w małej kąpieli. I oczywiście przenosimy kolejne 100 sztuk. I oczywiście za chwilkę wam pokażę, jak wygląda kwestia karmienia tutaj tych naszych kaczuchów. Na razie nie ma oczywiście męskich czy żeńskich. Jak widzicie, mamy na razie żeńskie. Ja myślę, że w nowym sezonie tutaj wszystko zostanie wyjaśnione, czy to będą kaczory, czy kaczki. Czy to będzie rodzaj męski, czy żeński. Ja mówię, to jest tylko kwestia tak naprawdę czasu. Tak naprawdę w nowym sezonie wszystko się tutaj wyklaruje. No i myślę, że chyba dopiero w nowym sezonie będą tutaj jajka, bo myślę, że nie szybciej. Kaczki zaczną się oczywiście też rozmnażać, a my chyba też będziemy mieli wtedy jajeczka. I oczywiście ostatnia partia. I zaraz wypuszczę tutaj wodę. I zaraz przejdziemy do menu karmienia. No, dzisiejszy odcinek głównie właśnie spędzimy tutaj właśnie przy realizacji tego kontraktu. Opróżnienia tutaj tego stawu, żeby tylko woda gromadziła się w tym stawie, żebym nie musiał nigdzie po mapie zbytnio jeździć. Potwierdzam. I oczywiście śmigam sobie tutaj do mojego, o, jak widzicie, miejsca, w którym ładnie tutaj w stawiku pięknie kaczuchy sobie pruchtają się. Dobrze. Oczywiście menu kaczek jest dokładnie w tym miejscu, PW Animals. I mamy tak naprawdę jeszcze jeden właśnie taki wolny, tylko że on jest znowu na 2000 sztuk. Jak widzicie, mamy tutaj do dostarczenia słonecznik, maliny, wodę. To jest chyba ryż, jak dobrze pamiętam, a tego to nie wiem, co to jest. Nawet nie pamiętam. Pewnie to jest gotowa farma. Oczywiście mamy jeszcze coś takiego. Ja jeszcze tego, powiem wam szczerze, nie budowałem, ale to jest taki trochę, powiem wam szczerze, wolny wybieg. Jak te kaczki znajdą się na tym wybiegu, to oczywiście tutaj postawi się taki, stworzy się taki wielki zbiornik wody, ale powiem wam szczerze, że kolejne 2000 sztuk to jest naprawdę sporo kaczek i dlatego też nie stawiałem tutaj tego tak naprawdę kolejnego trzeciego zbiorniczka, bo no, byłoby to trochę za dużo. No dobrze. To oczywiście jedziemy tutaj po kukurydzę, żeby te zwierzęta miały jakieś jedzonko. Będziemy oczywiście tą kukurydzę im dostarczać. Jak widzicie, pojawiła się ikonka z kaczkami po prawej stronie.
Oczywiście świeci się ona na razie na kolor czerwony, ale myślę, że jak zacznę dostarczać tutaj po kolei pożywienie, to oczywiście to się zmieni. Myślę, że będziemy tutaj dostarczać chyba niezbyt dużą ilość tego pożywienia. Ale najpierw ustawiamy tutaj limit. Myślę, że limit, tak myślę sobie, 30 tysięcy chyba wystarczy nam tej kukurydzy. Ok. I teraz tak. Pszenica, jęczmień, owies, rzepak, słonecznik, kukurydza. Start. Alt S, oczywiście wchodzimy menu tutaj właśnie. No widzicie, pomyliłem się, bo powinna być kukurydza, millet, słonecznik i właśnie raspberry. Niestety nie mamy tego ostatniego, ale mamy kukurydzę i słonecznik i zamierzam oczywiście to dostarczyć. Mamy oczywiście 30 tysięcy i ruszam tutaj uzupełnić pożywienie w tych moich zagrodach dla kaczek. Myślę, że w międzyczasie na pewno kontrakt został zrealizowany na polu numer 17, więc powinienem mieć tutaj już wszystko pouzupełniane. I tak jak naprawdę dzisiejszy właśnie odcinek chciałem właśnie pokazać Wam kolejne zwierzę, właśnie kaczki. Myślę, że za jakąś chwilkę zaczną one też przynosić tutaj pióra. Wydaje mi się, że oczywiście mam tutaj odpowiednie magazyny, gdzie będę mógł te pióra trzymać. I jak już uda mi się wszystkie tutaj te ważniejsze budynki produkcyjne wybudować, to będę mógł oczywiście rozpocząć tutaj produkcję odpowiednich wtkalni produktów. Kukurydza oczywiście dostarczona. Jak widzicie, nie potrzebuję ich zbyt dużo. Myślę, że dużo więcej na pewno wejdzie tutaj do tego dużego, tej dużej zagrody, gdzie mieści się prawie 1000 sztuk kaczek. Myślę, że to nie będzie jakaś ogromna ilość. Dobrze. Śmigamy tutaj, bo oczywiście karmienie jest w środku. No i jak widzicie, w sumie nie potrzeba takiej dużej ilości. I jadę sobie oczywiście z powrotem do silosu. Oczywiście tą kukurydzę zrzucę, no i tam chyba jest słonecznik do dostarczenia. Jak widzicie, powolutku tutaj, jeżeli chodzi o kwestię kaczek, znika alarm pożywieniowy. Oczywiście kaczki nie będą miały 100% wydajności produkcyjnej do momentu, kiedy nie dostarczę tutaj wszystkich potrzebnych surowców. Dobra, literka I. Alt S, oczywiście menu tutaj, jak widzicie, kaczek, znaczy menu w ogóle zwierząt. Jak widzicie, tak wygląda sytuacja z końmi. Brakuje nam tutaj jednej właśnie tej melasy, którą produkuje się tutaj w fabryce produkującej cukier, cukrowni. Tu brakuje nam kończyny. Ale wydaje mi się, że tu nam będzie brakowało właśnie malin, ale maliny sobie dostarczymy w momencie, kiedy uruchomię szklarnię. Ja się z tymi szklarniami zbytnio nie spieszę, bo tak jak zacznie mi produkcja w szklarniach tutaj rodzić się, to powiem Wam szczerze, że ja nie zadążę z, jakby to powiedzieć, jeszcze tu muszę się wrócić, słonecznik był tutaj, dobrze, oczywiście kupuję słonecznik. Nie zadążę tak naprawdę tych szklarni i sadów opróżniać, dlatego że tam też mam magazyn. Nie mam tak naprawdę nigdzie miejsca, gdzie bym mógł tą moją produkcję w szklarniach magazynować do momentu, kiedy no, nie wybuduję cementowni i stalowni, to muszę niestety wstrzymywać się. Jak widzicie, wszystko jest tutaj zależne. To nie jest tak, że jedno się zrobi, drugie nie. No tak to mniej więcej wszystko się tutaj układa, tak to wygląda.
No ale to jest właśnie Farming 19, to jest właśnie mapa PW Conti i tak to niestety wygląda. Wszystko ma raczej charakter złożony i musi być jedno, żeby powstało drugie, więc trzeba pewne rzeczy sobie przemyśleć, przede wszystkim dobrze poustawiać na mapie. Oczywiście mogę już Wam oczywiście to powiedzieć, to też nie jest żadna tajemnica. Farming, autor mapy, nie będzie już tutaj nic zmieniał, to już jest finalna mapa i tak naprawdę nie będzie tutaj żadnych tutaj zmian. To możecie w dowolny sposób ustawiać budynki. Zawsze było tak, że jak była jakaś aktualizacja, to ten teren troszeczkę się zmieniał i żeby nie mieć jakichś problemów, konfliktów z mapą, z budynkami, które wcześniej postawiliście, no to trzeba było się głęboko przemyśleć i iść, jakby to powiedzieć, z myślą o autorze, który tworzy, gdzie on ewentualnie może cokolwiek zmieniać. Ale powiem Wam szczerze, że tak jak już on to stwierdził, bo oczywiście to czytałem, że już to są wszystkie zmiany, więcej nie będzie, mapa nie, nad mapą już nie pracuje. Alt S, sprawdzamy i jak widzicie brakuje nam tylko tego ostatniego, tak naprawdę źródło pożywienia, ale myślę, że kaczki sobie tutaj poradzą bez raspberry, czyli bez malin. No tak, wiecie, no jedzą maliny, no nie wiem jak to się dzieje, ale kaczki akurat jedzą maliny. Dobrze, oczywiście bardzo Wam oczywiście dziękuję za dzisiejszy odcinek. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek Pana Shadow R na mapie PW Conti w Farmingu 19, jak i też zapraszam na pozostałe serie. I co? Życzę Wam dużo zdrówka. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawia Shadow R. Cześć!